Hej, siema. No cześć. Siema wszystkim, jestem Ciaru Sago. Jeśli jesteście ze mną od jakiegoś czasu, od roku, od kilku miesięcy, od tygodnia, to pewnie o tym wiecie. Cześć. Jeśli jesteście ze mną już od jakiegoś czasu, to wiecie, że jestem Ciaru Sago i witam na moim kanale. Dzisiaj sobie trochę porozmawiamy. Zapraszam. Słuchajcie, tak naprawdę, jakie znaczenie ma to, jakim głosem ktoś was wita? Wiadomo, ma znaczenie, jak ktoś was wita, ale czy ważne jest to, jakim głosem? I jakie tak naprawdę ma znaczenie orientacja danej osoby? No jakie? Żadne! Od wielu lat, od kiedy pracuję w tym zawodzie, ale nawet zanim zacząłem w nim pracować, jest takie przeświadczenie, że każdy fryzjer to gej. To jest ogólnie tak śmieszne i tak żałosne, że po prostu ja nie mam słów. Żenada. Zauważyłem, że ludzie strasznie oceniają innych z perspektywy swojej seksualności. Nie jeśli chodzi o orientację, ale różne upodobania. No bo wiadomo, mówi się, że wygląd nie ma znaczenia, ale gdzieś tam ma. I to jest naturalne. I naturalne jest to, że ludzie z perspektywy swojej seksualności kogoś oceniają, ale kurwa, jak idziesz do fryzjera, to idziesz ściąć włosy, czy idziesz się mu oświadczyć? Albo chcesz iść z nim do łóżka? Logiczne i przede wszystkim najprawdopodobniej jest to, że idziesz tam zrobić swoje włosy. I on ma zrobić ci je dobrze, te włosy. Na tym to polega. Jakie ma tutaj znaczenie jego cholerna orientacja? Jaka? Czy on ma 4 żony, czy 5 żon, czy jedną, czy męża, czy stręża, czy 2 mężów, czy śpi i z tymi, żebyś życie miało smaczek raz dziewczynę, raz łupaczek? Co ci to obchodzi? Niech on ci zrobi te włosy dobrze, bądź zadowolona, pośmiejcie się, pogadajcie i tyle. Nara. Oczywiście, są przypadki, że gdzieś tam ktoś się komuś podoba i w ogóle, ale no trudno, nie trafiłaś. Ale przechodzimy do sedna. Czy każdy fryzjer to gej? Słuchajcie, to pytanie towarzyszy mi od 11 lat. Naprawdę, od 11 lat, kiedy zacząłem w ogóle pracować w tym zawodzie. To jest po prostu już... Opowiadałem wam kiedyś w jednym filmie, że kiedyś klientka mojej szefowej, byłej szefowej, powiedziała do mnie, no... Wie pan co, no bo to jest taki strasznie męski zawód. Nie chciał pan iść na mechanika, coś takiego, bo mój syn to tylko takie narzędzia. No pan to raczej... No jest pan mało męski i w ogóle. I takie rzeczy, nie? I słuchajcie, nie że oceniam, ale najlepsze było to, że mówiła do mnie to kobieta, która była taką wielką lambadziarą, z brodą, krótkie włosy, wiecie, pejsik musi być, taka, że wyglądała bardziej, przysięgam wam, jak facet niż kobieta. I szczerze, nie obchodzi mnie to, mam to w dupie, niech ona nawet sobie zapuści tą brodę większą niż ja. Ale jak można tak bezczelnie kogoś oceniać z perspektywy zawodu, czy nie tylko? Żałosne jest to. Wtedy moja szefowa stanęła w mojej obronie, to było bardzo miłe. Ale oczywiście... Nie pozostałbym sobą, gdybym tej kobiety po prostu nie zlinczował moimi słowami. Przykro mi. Żal. I nie zrobiłem tego w taki sposób. Tylko bardziej brutalnie, ale wtedy jeszcze nie umiałem poskromić mojej mocy. Ale wracając, czy każdy fryzjer to gej? Ale słuchajcie, to tak jakby zapytać, czy każdy rolnik jest hetero? Albo czy każdy mechanik jest hetero? Nie kurwa, nie jest. A nawet gdyby, to co? To a co? Zmieni to twoje życie? Czy bardziej jeszcze cię wkurzy, że jest więcej gejów, czy lesbijek na świecie? Czy mniej? Zresztą nawet nie masz pojęcia, ile takich osób jest. I śmieszy mnie w ogóle to, że ludzie często mówią, że nie znam żadnego takiego osobnika, ani osobniczki. Nie mam w rodzinie takiego osobnika, ani osobniczki. Każdy ma. Każdy ma. Serio, dla mnie temat gejów wśród fryzjerów, który ciągnie się od lat, jest już tak nudny i żałosny, że po prostu... Naprawdę, aż musiałem nagrać ten film, żeby może gdzieś to się rozprzestrzeniło i żeby ludzie zrozumieli, że to jest tak samo właśnie, jak ja bym się pytał, czy w innych zawodach jest tych gejów, czy heteryków, czy stryków, czy bi, pansi, srinsi, bemsi. Jakie to ma kurwa znaczenie? Owszem, w branży fryzjerskiej, w branży beauty jest bardzo dużo osób homoseksualnych, ale czy więcej niż w innych branżach? Może tak, może nie. Bardziej moim zdaniem chodzi o to, że po prostu w tej branży beauty ludzie, czy to kobieta, czy mężczyzna, bardziej wyrażają swoją ekspresję. Te osoby są ekspresyjne, one są jedną wielką sztuką i takim kolorowym motylem, a nie takim, wiecie, szaraczkiem.
I nie mam tutaj nic do szaraczków, ale skoro ktoś pracuje w branży beauty, to fajnie jak się wyrazi. Chociaż znam osoby, które są mistrzami artyzmu, a wyglądają jak taki szaraczek właśnie. I też nie ma w tym nic złego. Dlatego jeśli w branży beauty i nie tylko ktoś wyraża siebie bardziej, ktoś dba o siebie bardziej, ktoś jest bardziej kolorowy czy szary, to nie ma kurwa znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. Niejednokrotnie pod moimi filmami czy zdjęciami ktoś zadawał mi pytanie, czy ja się maluję i takie rzeczy. Słuchajcie, żeby było jasne. Jak ja będę miał ochotę, to przypieprzę sobie ogromne rzęsy na oczy, które będą miały 2 metry, będzie mi się ciężko w nich chodziło i patrzyło, ale będę je miał. Będę chciał perukę, założę sobie perukę na łeb różową i jak będę chciał sobie nałożyć szpilki, to sobie nałożę te szpilki. Czy to znaczy, że jestem gejem? Nie powiem. Chociaż i tak każdy ma na to swoje jakieś tam dziwne przypuszczenia. Naprawdę, ze mną w ogóle było tak śmiesznie, bo bardzo dużo osób myśli, że jestem, inni nie wiedzą, część mówi, że nie. Szczerze, to jest moja sprawa i nawet mnie bawi to, że ludzie mają jakieś tam różne przypuszczenia. Zdarzało się nawet, że ktoś używał na jakieś dziwne strony moje zdjęcia i potem byłem w ogóle zaskoczony, gdzie jestem. Już niejednokrotnie się zdarzało, że ktoś sobie zrobił Instagramy i patrzę, o, mój klon jakiś w ogóle. Aha, okej. Okay. I nie tylko na Instagramach były jakieś tam moje dziwne profile, więc naprawdę to jest dla mnie tak dziwne. Dla mnie w ogóle, wiecie co? Dla mnie jest dziwne to, szczególnie jeszcze w tym kraju, że powtórzę się jeszcze raz. Dla mnie mega dziwne jest to, że w tych czasach ludzie jeszcze się dziwią, że na przykład na ulicy idzie laska w niebieskich włosach. Że to są tak żałosne rzeczy po prostu, w sensie zwracanie, znaczy dobra, może się spojrzeć o fajnie i w ogóle. I tak, może teraz ktoś pomyśli, że to chodzi o ludzi, wiecie, którzy mają 90 lat i się dziwią. Dobra, to też dla mnie jest dziwne, że się dziwią, ale okej, okay, dobra, jeszcze jakaś tam tolerancja do tego jest. Ale to nie chodzi o starszych ludzi. Niejednokrotnie jest tak, że jakaś mega młoda osoba się dziwi, że a ta ma niebieskie włosy, to jej odwaliło. Ja tego nie rozumiem, dla mnie to jest takie niepojęte po prostu. Pamiętajcie, zawsze wam powtarzam, najważniejsze jest to, żeby człowiek był dobrym człowiekiem, inteligentnym i żeby dobrze robił to, co robi i przede wszystkim, żeby to uwielbiał, żeby to kochał. A to, czy ma niebieskie włosy, czy każdy fryzjer jest gejem, czy nie i takie inne rzeczy, no to po prostu ja współczuję tym ludziom, bo oni mam wrażenie, że nie mam w ogóle swojego życia. Oni bardziej skupiają się na innych, na życiu innych niż na swoim. Dlatego są takimi amebami. Tylko dlaczego tych ameb jest tak dużo? Powiedzcie mi, dlaczego? Zmęczyłem się aż tymi emocjami. Serio, skupmy się na pasji, na własnym życiu, na zdrowiu, na podróżach, na poznawaniu siebie, a nie na tym, czy Kazik Panasiewicz jest gejem, czy strejem, czy brejem. Co ci to obchodzi? No chyba, że się w nim zakochałaś, to się zapytaj, a nawet jeśli jest, no trudno, masz pecha, szukaj dalej. Thank you, next bitch. Tak, moi drodzy, to już koniec moich wywodów na dzisiaj. Trochę się wkurzyłem, bo naprawdę często dostaję te pytania i czasami to jest takie męczące. I czy fryzjerzy są gejami, każdy fryzjer gej? Nie. Znam mnóstwo fryzjerów, którzy są totalnie hetero, mają żony, dzieci, nawet już są po rozwodach z żonami też i mają kolejne żony i żony i laski i latają z tymi laskami na imprezy i tylko robią dzieci, albo i nie robią, albo im nie wychodzi ich zrobienie, ale są totalnie hetero, więc... Ale znam też oczywiście takich, którzy nie są i to są mega ludzie, więc easy people. Dobra, teraz już serio kończę te moje wywody. Jeśli film wam się podobał, oczywiście zostawcie kciuka w górę. Jeśli chcecie się do tego filmu jakoś odnieść albo macie jakieś swoje przemyślenia, to oczywiście podzielcie się ze mną z nimi w komentarzu na dole. I nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Zajrzyjcie na moje social media, Instagram oczywiście mam tutaj głównie na myśli, ale też Facebooki. I A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej. A i tak, wraca moja energia.